To już wielu innych tutaj organizuje. Jest Daniel Lewertowski, gdzieś tu jest? Pomachaj ręką, Daniel. O, jest Daniel tutaj, brawo dla Daniela. To on tu jest głowa. Drugi jest tutaj, tu jest zawodnik, Michał Bereda. Podnieś rękę z Marzenką. Brawo dla nich, oni też spinają te rzeczy. To jest naprawdę grubo. Wystartuję, żebyśmy się wyrobili w czasie. Ojcze, ja Ci dziękuję za te 14 lat Kościoła Ulicznego, za ten czas uwielbienia, za ten czas modlitwy, za ten czas też różnych trudnych wyzwań, za ten czas, w którym zmagaliśmy się z różnymi okolicznościami, czasami ze sobą samymi, czasami z różnymi oczekiwaniami, ale Panie, we wszystkim odnieśliśmy zwycięstwo, bo tak jak Słowo Twoje mówi, tak jak apostoł Paweł mówi, jestem wypróbowany w dobrym i w złym. W dobrym czasie funkcjonuje okej i w złym czasie funkcjonuje dobrze. Panie, dlatego jest napisane, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. I Panie, dziękuję Ci, że przez te 14 lat, czy było minus 25 stopni, czy padał śnieg, czy było słońce, czy lał deszcz, było niemalże urwanie chmury, to byliśmy tutaj. I Panie, ja Ci dziękuję za to, że dla wielu z nas nie zastanawialiśmy się, czy Kościół Uliczny się odbędzie, mimo tego, że było minus 20, czy padał deszcz. Ale wszyscy przyjeżdżaliśmy na to miejsce, bo byliśmy pewni, że o 19 wystartuje Kościół Uliczny. Byliśmy pewni, że to miejsce jest jak skała, w którym można przyjść, zjeść, ogrzać się, usłyszeć dobre słowo, pomodlić się, uwielbić Ciebie, Boże. Panie, dziękuję Ci za tą łaskę, że przez te 14 lat możemy tutaj być i możemy wielbić Ciebie, nie wstydzić się imienia Jezus, że możemy być solą tej ziemi, światłością świata, w Warszawie, przy metrze centrum. Za to Ci, Ojcze, oddajemy chwałę i cześć w imieniu Jezusa. Amen! Zabijmy brawo dla Niego.